Zaczynamy od nagród indywidualnych. Najlepszym zawodnikiem zespołu gości, zdaniem szkoleniowców, bo to jest nagroda szkoleniowców, został wybrany Bartosz Szyter. Ja poproszę o wręczenie prezesa klubu razem z wiceprezesem klubu i gośćmi pozostałymi. Ja zapraszam jeszcze, to nie chcę wszystkie. Bartek, przepraszam, że tak powiem, ale to mnie tak. Jeszcze jest nagroda. Najlepszym zawodnikiem naszego zespołu, zespołu Huraganu, zdaniem trenerów, wybrany został Mateusz Gorzewski. Proszę Państwa, te nagrody w kopertach ufundowała rodzina pana Jerzego Sudnego. A najlepszym zawodnikiem całego turnieju MVP został Max. Zapraszam, Max Szuleta. Proszę Państwa, teraz nagrody. Ja zapraszam kapitana zespołu Centrum Augustów, Mariusza Staszewskiego, aby odebrał pamiątkowe koszulki naszego turnieju. A za chwilę poprosimy znowu kapitanów obu zespołów, ale to za chwilę. Albo... I tu poproszę burmistrza miasta, pana Jagodzińskiego, pana Karola Małolepszego oraz panią Irenę Piru, bo za chwilę te główne nagrody zespołowe. Trzecie miejsce w tym turnieju, w 14. memoriale Jerzego Cudnego, zajął zespół Centrum Augustów. Kapitana zapraszam. Mariusza Ostaszewskiego, aby odebrał puchar. Drugie miejsce zajął zespół Lechi Tomaszów Mazowiecki. Brawa. Zespół wyjechał, ale puchar pojedzie do nich za nimi, a zwyciężył i no może niezbyt silny. Ale zwyciężył zespół Huraganu Wołomin, a Sobot zapraszam. Kapitana zespołu, że odbiera zawsze puchar. I gratulacje od wszystkich zaproszonych gości. Poproszę teraz prezesa klubu pana Zbigniewa Paziowskiego, a wręczył też pamiętanie. Proszę dla naszego gościa, pana Sylwestra Jagodzińskiego, burmistrza miasta Wołomin. I poproszę pana Sylwestra, aby powiedział parę słów, zakończył turniej. Dobry wieczór, szanowni państwo, szanowna rodzina Jerzego Cudnego, panie prezesie, szanowni zawodnicy wszystkich klubów biorących się udział w turnieju. Dzisiejszy turniej memoriał pana Jerzego Cudnego pokazuje, że sport wołomiński ma swoje długoletnie, piękne tradycje, że ma mało fundamenta, w którym można budować lepszą przyszłość tego sportu wołomińskiego. Z tego się wszyscy cieszymy. Patrzymy w lepszą przyszłość. Tej lepszej przyszłości oczekujemy. My ze strony władz miasta deklarujemy, że na sport położymy szczególny nacisk w tej kadencji. Szanowni Państwo, gratuluję dzisiejszego turnieju na nowy rok. Życzę
wielu sukcesów, wielu takich turniejów, coraz lepszych wyników sportowych, a władzom klubu życzę dużo pieniędzy. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, w związku z tym, że nasz turniej się kończy, zapraszam oba zespoły jeszcze, aby sportowo pożegnały się z naszym turniejem. Jak zwykle kapitan Augustowa i trener grający Okrzyk pożegnamy. I gratulując obu zespołom wspaniałej walki na turnieju, dziękuję za udział i do spotkania za rok. Dziękuję kibicom, a dziękuję przede wszystkim starym naszym zawodnikom, którzy zechcieli być z nami, kibicować zawodnikom i zespołom. Gratulacje dla Was wszystkich starych zawodników, którzy przez wiele, wiele lat reprezentowali Huragan. Dziękuję, że uczciliście pamięć świeżego, cudnego.